Cześć! Dzisiaj zapraszam Was na kolejne drożdżówki, jednego z moich ulubionych ciast drożdżowych. Z takiego ciasta możecie przygotować też pączki, albo właśnie jakieś drożdżowe inne wypieki. Dzisiaj proponuję drożdżówki, będą to drożdżówki z nadzieniem owocowym oraz budyniowym, takie duże drożdżówki z podwójnym nadzieniem. Możecie je napełnić czym tylko chcecie. Na stronie postaram się dodać kilka różnych wariantów, również na nadzienie jakieś serowe, a także na inne nadzienia owocowe. Mam nadzieję, że znajdziecie tam jakąś swoją ulubioną kombinację. No i też jestem ciekawa, jakie nadzienia Wy najbardziej lubicie przy tego typu drożdżówkach. A jak drożdżówka, to zaczynam od przygotowania ciasta drożdżowego. Na początku do miski wsypuję mąkę, dodaję wodę, cukier, dodaję również drożdże. W przypadku drożdży świeżych trzeba je wcześniej rozpuścić w wodzie. I dodaję również olej albo roztopione masło. I to wszystko dokładnie mieszam. Następnie przekładam na blat i zagniatam, aż do momentu, gdy ciasto będzie elastyczne i będzie bezproblemowo odchodzić od dłoni. Wtedy ciasto wkładam do miski i zostawiam do wyrastania na godzinę, przy czym ważniejsze jest to, aby podwoiło swoją objętość niż sam czas rośnięcia. Mam już wyrośnięte ciasto i teraz dzielę je na mniejsze kawałki. Formuję wałeczek, raczej taki grubszy, i zwijam go w ślimaka. Możecie po prostu uformować takie rozpłaszczone placki a la kółka. Ja myślę, że takie ślimaczki będą fajnie wyglądać, tym bardziej jak zaraz do tego dojdzie nadzienie. I układam takie drożdżówki na blaszce posypanej mąką albo wyłożonej papierem do pieczenia. Przygotowane drożdżówki zostawiam, aby podrosły przez najbliższe 15 minut. Moje drożdżówki rosną, a ja w tym czasie przygotowuję masę serkową. Do sera homogenizowanego dodaję krem czekoladowy. Oczywiście w składnikach podaję Wam również alternatywę. Taki krem nada się również świetnie do pieczonych ciast, babeczek zamiast tradycyjnego budyniu lub zimnych deserów. Serek homogenizowany razem z kremem czekoladowym dokładnie mieszam, a następnie nakładam do rękawa. Ja na koniec założyłam taką zwykłą końcówkę, więc możecie zamiast rękawa wykorzystać po prostu woreczek z wyciętą dziurką. Teraz dekoruję bułeczki, robiąc wzorek tam, gdzie są te takie zawijaski po złożeniu bułeczek. Za to na sam środek nakładam trochę dżemu. Ja akurat wybrałam dżem wiśniowy. Zamiast dżemu możecie też wybrać inne nadzienie, możecie położyć owoce lub też dać więcej tej masy serowej. Tak przygotowane bułeczki wstawiam do nagrzanego do 180 stopni piekarnika i piekę około 15 do 20 minut do wyraźnego zrumienienia się drożdżówek. Po upieczeniu drożdżówki możecie podawać zarówno na ciepło, jak i już po całkowitym wystudzeniu. One są naprawdę bardzo, bardzo puszyste i słodkie. Nadzienie, tak jak widzicie, moja jest tutaj nadgryziona, bardzo fajnie wygląda w przekroju. To tak jak Wam mówię, ciasto jest bardzo puszyste, więc możecie to ciasto też wykorzystać do innych wypieków, również wytrawnych, tyle że wtedy pomincie cukier. No ale dzisiejsze drożdżówki są właśnie z nadzieniem wiśniowo-czekoladowym. Jestem ciekawa, jak Wy najbardziej lubicie nadziane drożdżówki, czy z serem, z budyniem, z jakimś kremem, czy może właśnie z owocami. Czekam na Wasze komentarze, a po więcej przepisów zapraszam Was na stronę www.kotlet.tv. Pa, pa!